Ja witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Mirosław Szulawski. Jestem BIM inżynierem w firmie AEC Design. Z ciekawostek, które zostało mi czasu, żeby dodać, to dodam i pozdrawiam Wojtka w tym momencie. Pewnie nie pamięta, ale w 2013 uczył mnie Revita tutaj właśnie w AEC. Ja dzisiaj mam zaszczyt porozmawiać o Revicie właśnie. W tym module chciałbym skupić się na korzyściach płynących z wykorzystania programu Revit w codziennej pracy projektanta instalacji sanitarnych i w związku z tym, że ten czas mamy ograniczony, to mam tu kilka założeń. Treść tej prezentacji kieruję przede wszystkim do potencjalnych modelarzy BIM, jak i osób odpowiedzialnych za wynik ich pracy. Modelarze, którzy są na wczesnym etapie swoich działań, jak najbardziej też są, będzie tutaj coś dla nich. Liczę na to, że wśród uczestników mamy asystentów projektantów i projektantów instalacji sanitarnych, którym do tej pory ten trójwymiar nie był potrzebny do potwierdzania skuteczności swoich rozwiązań, a i tak dowiedli tego w praktyce. Osoby z firm wykonawczych będzie mogły zaciekawić, będzie mogły zmianka o module fabrykacji Revit, ale to nie jest ten moduł naszej prezentacji. I korzystając z okazji, chciałbym wyrazić słowa uznania dla wszystkich, którzy rysują w programach CAD. Do rysunków CAD, jak i ich twórców, mam i będę miał ogromny szacunek. Wiem, z jakim wysiłkiem wiąże się zarządzanie zbiorem takich rysunków, jak i informacjami w nich zawartymi i ile świadomości potrzeba, żeby nie przegapić miejsc, w których przechowywane są informacje, te wrażliwe informacje, wrażliwe na zmiany, czy to tekstowe, czy graficzne. Także kolejnym założeniem, które chcę poczynić, to to, że program Revit traktuję jako przykład narzędzia do oznaczenia modeli BIM, nie jako jedyne słuszne rozwiązanie tego typu. Nie każdy inwestor będzie wymagał od nas plików natywnych Revit, a modele BIM coraz częściej kojarzone są z tym otwartym formatem IFC, który niezależnie od źródła pochodzenia będzie takim destylatem danych, na których nam zależy. Dostawcy narzędzi wspierających pracę projektantów, tutaj spodziewam się, że Państwo wiedzą, o jakich mi chodzi, ale ja nie będę ich wymieniał, zapewniają możliwość budowania modeli IFC, w sensie idą z duchem czasu i rozwijają tego typu technologie. Pozwalają na eksport do tego formatu, czy czasem nawet współpracę z Revitem. Teraz, jeśli chodzi o instrukcje projektantów dla wykonawcy, to mogą one przyjmować różne formy. Trójwymiar w wielu przypadkach nie jest potrzebny do prawidłowego wykonania instalacji i jak to się często słyszy, tak, budowa sobie i tak jakoś poradzi. Często też wspieramy budowę, czy to jakimś fragmentem maila, telefonem, może w trakcie spotkania wyjaśniamy jakieś tematy, ale w dalszym ciągu dokumentacja projektowa to wciąż zestaw rysunków, to myślę papier, więc nawet posiadając model 3D jesteśmy zobligowani do przygotowania drukowanych dokumentów. Ja tematy mam trzy na dziś. Dwa pierwsze skompresujemy w jeden o poziomie szczegółów, czyli od czego modelowanie razem z fazami projektowymi, to tam zwrócimy uwagę na to, które fazy, w którym momencie warto zacząć i będzie też użycie Revita na żywo i powinny wyjść kwestie, które w naturalny sposób umykają nam w takim klasycznym podejściu do projektowania, a którymi modele no, będą i obdarowują nas na życzenie. Część właściwa, planowanie kontra poziom szczegółów, to w moim odczuciu jest najważniejsze zagadnienie do opanowania przez modelarzy. Czy to jest rozpoznawanie, czy w ogóle wyczucie tego poziomu szczegółów LOD, wspominanego nawet przez poprzedników. Jeśli nie wiemy, z jaką dokładnością mamy wznieść model, to w ogóle nie powinniśmy się za to zabierać. Bo im więcej szczegółów, to wcale nie znaczy lepiej, to nie jest dobra zasada, a nie znając wymagań, trudno się nią nie kierować. Używając pierwszych lepszych bloków Revitowych, które znajdziemy w internecie, możemy nieświadomie obciążyć modele, co poskutkuje spadkiem wydajności. Modele, które działają wolno, będą źródłem wszelkiej frustracji, a tak wcale być nie musi. Praktyka pokazuje, że rynek cierpi, nie tylko nasz, rynek cierpi na brak prostych, generycznych rodzin Revit, a modele obciążane są właśnie obiektami uszczegółowionymi do śrubki. Teraz instrukcja odnośnie powierzchni, którą możemy pobrać sobie ze strony BIM Forum, to w moim odczuciu obowiązkowa lektura dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z modelowaniem
I w tej instrukcji, w takim dokumencie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, czego powinniśmy tak naprawdę oczekiwać od tych naszych modeli BIM. Ja postaram się nakreślić taki skrótowy obraz sytuacji, odnosząc się i do tego materiału, i do własnych doświadczeń. Zwracam uwagę, że skupiamy się tutaj jedynie na wymaganiach dotyczących geometrii instalacji, a nie informacjach. O tym mówi LOI. W najnowszej wersji dokumentu, który możemy pobrać z BIM Forum, mamy aż 5 poziomów LOD. Tutaj strzałka przy 300, dlatego że to taki docelowy poziom modeli wykonawczych. 350 i powyżej to już raczej warsztatówka, a te niższe poziomy to etapy wcześniejsze. Na kolejnych slajdach po prawej zebrałem taką tabelkę z obrazkami z tego wspomnianego dokumentu z podziałem na branżę. Dla każdej po 2 przykłady urządzeń i 1 dla tras. To są takie obrazki, jak to wygląda według właśnie BIM Forum. To, co powinno się rzucić w oczy jako pierwsze, to, że tabela dotyczy LOD 200, a nie LOD 100. Dla LOD 100 nie mamy informacji graficznych pokazanych, dlatego że w LOD 100 przedstawia się wszystkie elementy schematycznie. Schematycznie to znaczy schemat i prawdopodobnie jakieś rysunki w postaci prostych map kolorów czy innych instrukcji na rzutach. Więc jeśli chodzi o LOD 200, to tutaj też mamy do czynienia ze schematycznym układem elementów, bo widzimy tutaj po prawej boksy wszelkiego typu i bardzo proste kształty. No i zgodnie z wytycznymi LOD to mają być kształty przybliżone. Przybliżone w domyśle to będą pewnie najgorsze przypadki, czyli przypadki, w których urządzenie ma największy gabaryt i średnica, której się spodziewamy, czy wymiar kanału, czy trasy elektrycznej jest największa. Brzmi to trochę tak, jakby LOD 100 było koncepcją i służyło do jakichś takich prezentacji bardziej niż projektów, a LOD 200 już zaczyna brzmieć jak przetarg. To, co ważne, to, że ten przybliżony kształt dotyczy również tras głównych i szachtów. I to tyle, jeśli chodzi o instrukcję LOD, jeśli do poziomu 200. Teraz poziom 300, tutaj cofnę jeszcze na chwilkę, jak wygląda, proszę zwrócić uwagę, jak wygląda zmiana geometrii. Do geometrii wszystkich urządzeń doszły nam takie półprzezroczyste strefy. I te półprzezroczyste strefy, one oznaczają strefy dostępowe i strefy serwisowe, które w tym przypadku są obligatoryjne. Jeśli chodzi o zawiesia i systemy montażu, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest mowa o przewidywaniu zapasów na te przyszłe utwory kotwienia, wibroizolatory, tam jeszcze jest mowa o jakichś sejsmicznych rzeczach, także nie wymieniałem tego, ale chodzi o to, że mamy przewidziane zapasy. My takie zapasy będziemy przewidywać, prowadząc nasze instalacje pod stropem czy po ścianie. Jeśli prowadzimy je w ten sposób, to jednoznacznie sugerujemy albo sugerujemy zamysł, gdzie chcemy je kotwić. Jeśli chodzi o uszczegółowienie teraz tych naszych tras, to proszę zwrócić uwagę, to na przykładzie tryskacza mamy tryskacz pokazany. W przypadku instalacji pozostałych to musimy je już uzbroić, czyli na poziomie LOD 300 trzeba będzie dorzucić zawory, spadki, kształtki, izolacje. Kształtki to oczywiste, ale w przypadku tras elektrycznych będą to puszki i obudowy, enclosures, jeśli dobrze przetłumaczyłem. Jeśli chodzi o zawory, to tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że instrukcja ta pokazuje, że zawory mają być zgodne z projektem, podobnie jak zresztą wszystkie kształty urządzeń i średnice czy wymiary tras. Ale nie pokazuje wyraźnie że mają być zamodelowane w 3D. Ja bym tutaj był w stanie obronić, albo próbowałbym obronić tę kwestię związaną z zaworami, że być może wcale nie jest tak, że trzeba je zamodelować, bo skoro na schematach są, to czemu miałby być w każdym miejscu modelu. Poziom LOD 350 to już jest kolejny, to już jest przepaść w stosunku do 300, bo tutaj pojawią się dodatkowe wyposażenie urządzeń, jak i systemy zawiesi. W przypadku instalacji, jak i urządzeń drugorzędnych, wszędzie są pokazane zawiesia i systemy montażowe.
to już jest do wyspecyfikowania w 3D. Więc robi się bardzo, bardzo trudno. Tutaj przypominam o takim module Fabrication w Revicie. Warto się nad nim pochylić, wiedzieć, co możemy osiągnąć z Revita dzięki niemu. A jeśli chodzi o pozostałe elementy, które należy zamodelować, no to już muszą być dokładnie, zgodnie z kartami zwymiarowane. Dokładne wymiary dostępów, stref serwisowych, wszystkich elementów wyposażenia tras. No i dopiero w tym miejscu znajdujemy informacje o konieczności zamodelowania elementów otworowania ścian i stropów. No to jest ciekawa rzecz, to LOD 350, to jest akurat stopień szczegółowości, który pojawił się pomiędzy 300 i 400. I w zasadzie przejął większość jego postanowień. Otworowanie ścian i stropów będziemy raczej modelowali już w 300. No ja sobie nie wyobrażam poziomu wykonawczego bez takich elementów. I to mają być również, tutaj wskazanie jest, że to mają być również elementy 3D. No jeśli chodzi o 400, to w 400 jest tylko informacja o tym, że mamy dodatkowe elementy i komponenty do zamodelowania i są to elementy konieczne do montażu i instalacji na budowie, czyli wszystkiego typu jakieś haki montażowe, uszy trzeba również dołożyć. Jeśli chodzi o część graficzną czy tabelkę, to pomiędzy 350 a 400 różnice są marginalne, w zasadzie tylko na poziomie elektryki i w sumie pozostałych to nie widziałem, robiąc te obrazki, przygotowując tę prezentację. Także podsumowując, teraz jeśli chodzi o ten model, a fazy projektowe, to już w zasadzie w ramach takiego przypomnienia dla poziomów LOD 100, to będą wszelkiego rodzaju koncepcje, prezentacje graficzne czy master planning. I odpowiadając na pytanie, czy warto rozpoczynać pracę w Revicie na tym etapie, powiedziałbym, że znajdą się profity. Bo jeśli wyobrazimy sobie projektanta instalacji, który ma dostęp do Revita i ma podczytany model architektury, to takim modelem architektury może sobie pokręcić i przyjrzeć się wszystkim trudnym potencjalnym, takim jak pomieszczenia techniczne czy okolice szachtów przewidzianych, i być może jest w stanie podjąć decyzję już na takim wczesnym etapie o zmianie lokalizacji pomieszczeń. Także ten master planning tutaj też może być tą fazą, do której Revit się przyda. Jeśli chodzi o 200, to przypominam, że to jest taki model, poziom modelu przetargowego. Model przetargowy, no on będzie się dużo zmieniał, to taka jego cecha, że tam pewnie będzie sporo fluktuacji i wersji tego modelu. No jeśli chodzi o program Revit, to Revit się zmian nie boi, więc wygodnie całkiem przeprowadza się tego rodzaju zmiany, także zakładanie modelu na etapie przetargu jest jak najbardziej ok. 300, no to jest taka oczywista oczywistość. Modele wykonawcze z zestawieniami, które już są raczej skrystalizowane, będziemy tworzyć w tej 300. Na 350 i 400 to już zostawiłbym bardziej dla wykonawcy. Zwracam uwagę na taką rzecz, że jeśli chodzi o wymagania dotyczące modeli, to my możemy dostać taką instrukcję od inwestora, że on życzy sobie model w wersji 300, ale z reguły to będzie związane również z tabelą, w której będą wyszczegółowione poziomy dla poszczególnych kategorii. I teraz jeśli chodzi o program Revit, to ja bym zatrzymał prezentację w tym miejscu i przeszedł do poziomu programu. W programie Revit tutaj akurat mamy podczytany model architektury i zamodelowaną już przeze mnie instalację po części. Instalację wentylacji tutaj akurat widzimy, ale z nakładek branżowych, jeśli chodzi o korzyści związane z użyciem Revita, mamy kilka. Jeśli chodzi o kanały, to jest ona tutaj. Rury, możemy modelować również trasy kablowe i jeszcze takie conduits. Generalnie mamy cały wachlarz narzędzi do modelowania poszczególnych instalacji. Tu jeszcze zwracam uwagę na jedną taką rzecz. Przygotowałem sobie taki katalog plików DWG, w którym to mam
rysunki wylistowane. I to są rysunki, którymi normalnie byśmy się musieli zająć, jeśli chodzi o AutoCAD-a. No i te rysunki mają tutaj odzwierciedlenie w zestawie widoków po lewej stronie w Revicie. Zwracam uwagę na to, że przy rysunkach w Revicie mamy takie kwadraciki. One sygnalizują, że te rysunki uwzględnione są w dokumentacji, czyli wrzucone są na arkusze. No i ważna rzecz w przypadku rysunków, czy też widoków w Revicie, bo takie nazywamy prawidłowo, że te widoki wszystkie my możemy zbierać w widokach koordynacyjnych, czy w widokach użytkowników. I to nie znaczy, że my działamy na niekorzyść naszego modelu. Wszystkie rysunki związane, rysunki, widoki związane z dokumentacją będziemy obsługiwać właśnie w takiej oficjalnej grupie, typu, tak jak tutaj Mechanical. Tu chciałem zwrócić uwagę na to, że cały ten katalog rysunków, który mieliśmy w CAD-zie, tutaj będziemy mieli w drzewie projektu nakładki branżowe. Gdyby zabrakło nam jakiejś możliwości zamodelowania obiektów w Revicie za pomocą nakładek branżowych, to jeszcze istnieje do tego taka dowolna forma. Ja tu na przykładzie stref dostępowych zamodelowałem właśnie taką dowolną formę. Można zmienić jej wymiary, tak jak tutaj w ten sposób robię, ale jest to element trójwymiarowy, który stanowi strefę dostępową od drzwi gdzieś tutaj pod sam koniec kanału wentylacyjnego, tak żeby można było przeserwisować tę strefę. No i sama centrala wentylacyjna, która tutaj się znajduje, również ma strefę serwisową, czyli to wymaganie z poziomu już LOD 200 mamy spełnione. Jak to wygląda w 3D? Może jeszcze nie. Chciałem zwrócić uwagę na szereg powiązań, z którego możemy skorzystać w Revicie. To nawet nie jest szereg, tylko kaskada niekiedy. I już pierwsze takie objawy tego, tych współzależności pomiędzy obiektami widzimy nawet na przykładzie tych tutaj tabliczek. Nie opisujemy żadnych instalacji, instalator nie będzie opisywał żadnych instalacji tekstem, zabronione. Używamy do tego tagów, czyli takich tabliczek, które dokujemy obok naszych instalacji i one wyciągają informacje z wnętrza właśnie tych kanałów. Także jak ja tutaj podmienię rozmiar tego kanału z 300 na 300, zmienię na 500, to ten tag wyciągnie mi informację o 500, pojawią się dodatkowe tutaj kształty. Ups, nie mogę zmienić worksetu. Mam jakieś powiadomienie? No nie będzie. To workset sprawił, że zniknęły mi kształtki, ale chodzi mi o to, że ten tag wyciągnął informację nową. Jeśli chodzi o zarządzanie tymi informacjami, to możemy również zarządzać nimi za pomocą zestawień. I takie zestawienie ja tutaj sobie stworzyłem, Mechanical Equipment, gdzie zestawiam wszystkie urządzenia. W urządzeniu celowo ustawiłem złą nazwę WSHP, to nie jest to urządzenie, wolę wpisać tutaj AHU. Zmieniam parametr typu i przechodzę teraz na widok tego piętra. Przed chwilą było, mogę jeszcze cofnąć i ponowić, przed chwilą było WSHP, teraz mam AHU, wszystko już zaczyna się, zaczynamy przywracać do normy ten układ. Zaznaczę kanał wentylacyjny, to pozostaje nam zmienić nazwę systemu i proszę obserwować, co się wydarzy z tagami. Nazwę systemu podmieniam na AHU. Ups, z błędem. To przy okazji też błąd będzie widać. AHU. Przechodząc na widok, wszystkie tagi zmieniły zawartość. Także Revit rozpoznaje połączenia fizyczne elementów, które dodatkowo jesteśmy w stanie zaznaczać etapami. Bardzo wygodna rzecz, która pozwala nam na zaznaczanie całych systemów, całej topografii i kontrolę parametrów, które tam się znajdują. Jak też to jednoznacznie wskazuje na to, że te systemy rozprzestrzeniają unikalne cechy zgodnie ze swoim zasięgiem. Zaznaczę sobie taką topografię. Wybiorę tutaj polecenie BX, żeby obejrzeć to w 3D. Otworzę sobie widok trójwymiarowy i zobaczę przy okazji, że znajdują się tutaj też zamodelowane przeze mnie rury. Jeśli chodzi o to zaznaczanie etapami, ono jest bardzo przydatne. Pozwala nam na zaznaczenie elementów i podmianę całych typów. To na przykładzie podmiany typu pokażę. Zaznaczyłem teraz
całe tutaj odgałęzienie, zmieniam typ kanału z prostokątnego na okrągły, co się wydarzy. Revit sobie z tym poradził. No, oczywiście nie zmienił podłączenia samego nawiewnika, ale wiemy, o co chodzi. Jak to wygląda na rzucie teraz? No, mieliśmy wrzucone, otworzyłem teraz arkusz, taki, które mieliśmy stworzone, naniesione na ten model. Oj, niestety muszę podmienić workset i zrobić to jeszcze raz. Teraz będzie działać. Change type, zmieniam typ na okrągły. Tagi pokażą teraz informacje o okrągłym wymiarze kanału. W dalszym ciągu jest to część tego systemu, który mieliśmy. Dodatkowa informacja to, że rzędne możemy pokazywać, ale to już nie ma. Szkoda czasu. Jeśli chodzi o rozpoznawanie zależności pomiędzy obiektami, to mam taką ważną informację dla Państwa. Mianowicie nie tylko spacey, którymi chcę się zająć, ale także te etykietki od przekrojów. One będą dla nas potężnym narzędziem, bo te etykietki od przekrojów pokazują nam wyraźnie, że one odnajdują się na arkuszach. To znaczy, że jak ja przeniosę ten przekrój na inny arkusz, to on mi pokaże tutaj inny adres. Proszę mi wierzyć, za chwilę pokażę, jak się tworzy spacey, czyli przestrzenie w budynkach, i te przestrzenie w budynkach przejmą nazwy pomieszczeń z architektury. Z zakładki Analyze to bardzo szybko wybieram Space. No, jeszcze zanim mi się pokazał w ogóle podkład Space. Play Spaces automatically. Stworzą mi się wszystkie Spacey na tym poziomie, 27 sztuk. I szybciutko, bo już widzę, że tagi mam. Space Naming, Names and Numbers przechwytuje z architektury. Te pomieszczenia, które były tutaj przypisane, dostają swoje nazwy. Teraz same spacey, w momencie, kiedy mamy je stworzone, one rozpoznają, jaka zawartość ich jest. I tutaj na przykładzie samego zestawienia nawiewników, proszę bardzo, zestawiłem sobie nawiewniki i mogę wybrać takie pozycje jak space name i space number, co sprawia, że nawiewniki mam w tym momencie w obrębie jednego zestawienia sparowane z pomieszczeniami, w których się znajdują, i mogę zmienić im na przykład przepływ. Także z tego poziomu L4 zmienię przepływ na 500. No dawaj, 500. Revit myśli w tle, jak tutaj policzyć, potraktować tę zmianę. I z rysunku tego 103 zobaczymy, który to nawiewnik podmieniłem. Jest 500 w tym pomieszczeniu. Zgodnie z pomieszczeniem podmieniłem przepływ. Teraz jeśli chodzi o zależności pomiędzy obiektami, to już ostatni przykład. Kiedy chcemy wydrukować taki zestaw rysunków, no nie ostatni, jeszcze chcę pokazać jeden. Kiedy chcemy wydrukować taki zestaw rysunków, ja to przygotowałem sobie zestaw arkuszy. I taki zestaw arkuszy, jak wydrukujemy do książki, czyli zbierzemy je w jednym pliku, to taki zestaw rysunków, właśnie tu już otworzyłem, bo mam przygotowany, proszę zwrócić uwagę, że ma hiperłącza. Nawet te przekroje, które tutaj były naniesione, jak kliknę na znacznik tego przekroju, otwiera mi się arkusz z tej samej książki, który odnosi się do miejsca, w którym znajduje się ten właśnie przekrój. To jest ten przekrój, który tutaj naniosłem. Jeśli chodzi teraz jeszcze o zahaczenie, o fazy projektowe, to właśnie mamy do czynienia z arkuszem na schemat. Na wczesnych etapach projektów to jest takie miękkie przejście. Często projektanci decydują się na to, żeby jednak używać i AutoCAD-a, i Revita. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Widok, który jest naniesiony na ten arkusz, to nie jest nic innego jak podczytany plik DWG. Ten podczytany plik DWG stanowi część dokumentacji wygenerowanej. Zdecydowali o przechwyceniu tych linii z naszego schematu i robi się to w bardzo prosty sposób, wybierając linie już narysowane. Wciskając przycisk Tab możemy zamodelować od razu całą łamaną. Także w ten sposób jesteśmy w stanie przerysować bardzo szybko taki przekrój i zmienić go na elementy rewitowe.
Na tym bym zakończył. Dziękuję bardzo za uwagę. Klaudia, jeśli są jakieś pytania, to odpowiem chyba na nie już na czacie. Mirku, bardzo Ci dziękuję. Tak, pytanie jest i poproszę o odpowiedź na czacie. Ja za chwileczkę też prześlę Państwu na czacie adres mailowy Mirka w przypadku pytań, tematów. Zapraszamy do kontaktu. Jest z nami ponownie Jakub. Jakub tym razem podzieli się z Państwem wiedzą w zakresie Autodesk Civil 3D w projektowaniu infrastruktury kolejowej.